Pierwszy weekend lipca w Wiśle odbyła się dwudniowa impreza Cieszmy się latem. Pogoda dopisała, a kameralne wydarzenia przyciągały. Organizatorzy zadbali jednak o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. Trzeba jakoś przywitać to lato, w związku z tym zorganizowaliśmy imprezę Cieszmy się latem. Zorganizowaliśmy ją w taki sposób, żeby było jak najbardziej bezpiecznie, czyli rozsialiśmy po centrum miasta kilka takich stref. Artyści są bardzo zadowoleni, bo to są ich pierwsze koncerty na żywo i to właśnie w Wiśle też to jest gwarant, że będą mieli dużo odbiorców. Wcześniej były koncerty balkonowe. Dokładnie tak. No, szukamy tych rozwiązań w taki sposób, żebyśmy mogli umilić ludziom ten trudny czas dla nas wszystkich. Kalendarz imprez no, został wywrócony do góry nogami, więc te zaplanowane wcześniej wydarzenia nie mogą się odbyć. Natomiast wszyscy się dwoimy i troimy, żeby przygotować takie wydarzenia, które mogą zostać zorganizowane. Oczywiście wszystko z zachowaniem reżimu sanitarnego. Więc na bieżąco informujemy na stronie internetowej miasta oraz na profilu Wiśleńskiego Centrum Kultury na Facebooku o tym, co planujemy. Koncerty miały miejsce na rynku, a w Parku Kopczyńskiego nie zabrakło bajek pod drzewem oraz warsztatów. Po pierwsze robiliśmy kompozycję herbaty wiślańskiej, czyli z tych wszystkich rzeczy komponowaliśmy sobie herbaty. Każdy mógł sobie wybrać, czy chce zrobić z chabrem, czy chce zrobić z bławatkiem, czy chce zrobić z nagietkiem. Wybierał sobie, komponował sobie po prostu swoje smaki i robi piękną wiślańską herbatę, która była jego autorską kompozycją. Oprócz tego wykorzystywaliśmy tą przyrodę do komponowania pięknych kartek, więc zrobiliśmy papier czerpany i wtapialiśmy te kwiaty, te listeczki. Wtapialiśmy po prostu beskidzką przyrodę do tych kartek, żeby została z nami na dłużej, więc każdy robił sobie taką karteczkę, właśnie zaraz biegnę na te warsztaty, i do masy papierowej, robionej z recyklingowanego papieru, czyli ze starych gazet, po prostu wtapialiśmy te kwiatuszki i każdy sobie taką karteczkę zabierał do domu. Oprócz tego jeszcze mamy ścieżkę sensoryczną, która też się opiera na tym, co dookoła, czyli chodzimy po szyszkach, po kamyczkach, po listkach, po gałązkach, po bukwie i po czym się tam da, i odbieramy po prostu wszystkimi zmysłami to, co jest dookoła nas. Sobotni dzień zakończył się gawędą przy ognisku oraz widowiskowym tańcem z ogniem. Na tym jednak nie koniec. Wisła zaprasza na kolejne wydarzenia. Mogę już zaprosić na kolejny weekend, 11-12 lipca, w którym miała się odbyć prywatka PRL-u. Ona będzie w ograniczonym zakresie zorganizowana, dlatego ją nazwaliśmy mała prywatka PRL-u. Także ten klimat zostanie zachowany, nie będzie on tak, ten program tak rozbudowany jak zazwyczaj, natomiast będzie można posłuchać tych melodii z dawnych lat, też różnego rodzaju banery i atrakcje typu saturator czy stare rowery pojawią się na pewno, w związku z tym już teraz zapraszam na kolejny weekend. No i zapraszam też na Tydzień Kultury Beskidzkiej, bo TKB odbędzie się też w ograniczonym zakresie, ale koncertowo w amfiteatrze na pewno będzie mnóstwo wydarzeń związanych z folklorem weekendowo, czyli 25-26 lipca, 1-2 sierpnia. Już teraz zapraszam na wydarzenia, koncerty do amfiteatru, a jak zawsze będziemy też dbać o te mniejsze formy, w związku z tym obserwujcie nasz profil, naszą stronę i tam za niedługo pojawi się cały program. No, jest też wspólny wasz plakat Ustroń Wisła, czyli cały czas też ta współpraca pomiędzy tymi gminami turystycznymi jest, oczywiście nawet w tych czasach pandemii. Oczywiście musi, bo musimy się trzymać razem, żebyśmy mogli podołać tej sytuacji. Kalendarz jest tak skonstruowany, że wzajemnie się wypełniamy i uzupełniamy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.